Chciałabym mieć dłuższe paznokcie, ale nie mam cierpliwości. Wiem, przyda się ten pędzelek. Usuńcie trochę włosia. Przyklejcie do paznokci. I nałóżcie przezroczysty lakier, nadając odpowiedni kształt. Potem wystarczy je wygładzić. Nałóżcie kolejną warstwę lakieru. Wow, wyglądają świetnie. Hej Gina, zobacz moją stylówkę. Fajna, nie? Tak, ekstra. Wiadomo, strasznie zgłodniałam po drodze. Jakieś nowe ploteczki? Tak. O rety, popatrz na tę torbę. I na tę. O nie, moja spódnica. Oblałaś mnie herbatą. Czemu z ciebie taka niezdara? Wybacz, pomogę ci. Mam dziś dziurawe ręce. Proszę. Co? Wielkie dzięki. Czekaj. Już wiem. Co? Podaj spódnicę. Skoro nalegasz, teraz patrz i podziwiaj. Włożę do miski z torebkami herbaty. Zaleję wrzątkiem. Widzisz, jak puszczają kolor? Trzeba ją zanurzyć w całości i zostawić na dobę. Powstanie nowa kiecka. Co ty na to? Proszę. Jest jeszcze ładniejsza. O, co to za bogini? Zagadam do niej. Wow, o nie. Wow, co za historia. Halo? Dziwna. Dzień dobry, wejdź. Pani rzuca zaklęcia? No, a co? Pomoże mi pani? Przyjęcie, ale to dla jednorożców. No właśnie. Choć jako człowiek zostałaś powita, masz teraz róg i cztery kopyta. Super! Zaraz, to zbyt sztuczne. Dobrze. Jednorożu ze zmienius? Zaraz, co z moją głową? To już przesada. Jaka wybredna. Masz to. Co takiego się zmieniło? Spokojnie. Tu pomoże magia makijażu. Łapiesz, o co, come on? Świetny pomysł. Najpierw ogarniemy teksturę. Ale tylko na czole. Tak, dokleimy sobie róg, kochani. Teraz czas na prawdziwe czary. Powinno się przykleić. A teraz zajmę się resztą stylizacji. Ładny błękit na oczach. Ostrożnie. Super. A teraz róż. Pomalujcie tuż pod brwiami i wypełnijcie resztę. Dobierzcie pasujące barwy. Różowe kontury są super. Dokładnie wycieniujcie. Widzicie, jak ładnie? Pamiętajmy o ustach. Błękit będzie idealny. Prawda? Teraz jestem jednorożcową boginią. Małe szczegóły dopełniają całość. Liczy się każdy blask. Pora ruszać w drogę. O, pani czary naprawdę działają. To prawdziwy dar. Baw się dobrze na imprezie. Do widzenia, papatki. Ach, wreszcie mogę poczytać książkę. A co ze mną? Uwielbiam nowe ciuchy. Można się w nich zatracić. Ale zdarzają się problemy. Nie! O tym właśnie mówiłam. I co teraz? Dobrze, że mam inną parę. Spróbujmy jeszcze raz. Ostrożnie. Powoli. Nie, to chyba jakiś pech. Spróbuję założyć tę parę. Dzyń, dzyń, dzyń. Strzał w dziesiątkę. Co jest z moimi pazurskami? Poddaję się. A może ta para? Niemożliwe. Są już poprute. Jakie wielkie dziury. O, me gusta.
mniejsza. Zwinę rzeczy i spadam. Co tu jeszcze jest? Świeże kwiaty? Dam je ukochanej. Tylko spójrzcie na te buzie. Bierę! To na pewno bogaci ludzie. O-o, nie jestem tu sam. Co to za gorzkie łzy? Wszystkie rajtki drą się od moich pazurów. Co? Mam idealną parę. Proszę, weź obie. Ale moje palce. Załóż rękawiczki. Łap. Rękawiczki, no tak, dzięki. Hej, żadnych oczek. Idealnie wchodzą. Mogę je nawet podciągnąć. Dzięki. Teraz mam piękne nogi. Ten złodziej to spec. Wiesz co? Są prawie tak ładne jak ty. O, dziękuję. Czekaj, czekaj. Czas na mnie. Wracaj tu. To dzieło mojego życia. Teraz zmieszam płyny. Uwielbiam pracować z tatusiem. Jest śmieszny. Wygląda jak on. Musi mieć bardziej potargane włosy. Teraz decydująca chwila. Wszystko się rozstrzygnie. Prawie gotowe. O nie. Mój długopis zepsuł się. Tato. Nie teraz. Jestem tu szalonym naukowcem. Oj, złamałaś długopis? Mam pomysł. O, nawet żarówka się pojawiła. Cwane. Nauka tu pomoże. To będzie mój największy eksperyment ever. Gotowe? Wow, gorące. Lepiej użyć cyberłapy. Ostrożnie. Co za napięcie. Ale ładne. Chodźmy na wycieczkę. Prawda? Uwielbiam to. Gotowa, kochanie? Skaczemy, śmiało. Gdzie jesteśmy? Ile tu koni? Co to za dziwolągi? Ratunku! Aha, tego mi było trzeba. Biorę i uciekamy. Wynośmy się stąd. O, to też biorę. Udało się. Uwielbiam wspólne wycieczki. Weźmy się do pracy. Podaj mi wkład z tuszem. Świetnie. Umieszczę go w foremce i zaleję kosmiczną żywicą epoksydową. Pokrywamy w całości. Jeszcze odrobina blasku. I niech stygnie. Wyjmujemy z foremki. Świetny długopis. Najlepszy na świecie. Mogę dalej rysować.